Jak ustalili policjanci z Częstochowy, we wtorek 28 lipca 87-letni mężczyzna wypoczywał nad zbiornikiem wodnym Michalina w Częstochowie. Kiedy nie wrócił do domu, w środę rano zaniepokojona rodzina zgłosiła zaginięcie mężczyzny. W rejonie zejścia do wody mundurowi odnaleźli torbę z rzeczami należącymi do zaginionego. Natychmiast rozpoczęła się akcja poszukiwawcza w rejonie zbiornika, jak i na wodzie. Po trwających cztery dni działaniach w sobotnie przedpołudnie płetwonurkowie z Państwowej Straży Pożarnej w Bytomiu wyłowili ciało mężczyzny. Policjanci pod nadzorem prokuratury wyjaśniają teraz okoliczności tego tragicznego zdarzenia i apelują o rozsądek i przestrzeganie zasad bezpiecznego wypoczynku nad wodą. Czterech pijanych kierowców zatrzymali w trakcie minionego weekendu policjanci z komendy w Wodzisławiu Śląskim. Niechlubną rekordzistką okazała się 59-latka zatrzymana w muszanie, która miała w organizmie ponad 2,5 promila alkoholu. Ponad 2 promile miała 41-latka, która w Turzy Śląskiej straciła panowanie nad pojazdem i uderzyła w ogrodzenie posesji. W sobotę rano w Gorzycach złapano 46-letniego kierowcę, który wydmuchał 1,5 promila, a dodatkowo nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami. Ponad 2 promile miał zaś mężczyzna, który w niedzielny wieczór w Towach przewrócił się na motorowerze. Częstochowska policja włączyła się w akcję Bezpieczny Przejazd Szlaban na Ryzyko. Głównym jej celem jest podniesienie świadomości wszystkich uczestników ruchu drogowego, jak niebezpieczna może się okazać brawura i brak wyobraźni w rejonie przejazdu kolejowego. Podczas działań prowadzonych przez pracowników PKP i policjantów, zarówno kierujący pojazdami, jak i niechronieni uczestnicy ruchu drogowego uświadamiani są, jakie zagrożenia niesie za sobą nieprzestrzeganie przepisów w rejonie miejsca ruchu pociągów, w rejonie przejazdów kolejowych i na całej długości torowiska.